Siemano, witam wszystkich gorąco, moi drodzy, z tej strony Bonkol i generalnie dzisiaj musimy tutaj rozwikłać pewną zagadkę, mianowicie kolejny odcinek Wiedźmina 3, oczywiście Geralt z Rivii, ale już nie jesteśmy na wyspach Skellige, zauważcie. Ja sobie taką szybką podróżą tutaj podróżowałem do Velen i jesteśmy w Velen i tutaj musimy wrócić do pana sierżanta, który ma właśnie pod swoim władaniem, to brzydko brzmi, że ma się pod władaniem jakiegoś człowieka, ale ma się najbrzydszego człowieka na świecie. I tutaj generalnie chodzi o niejakiego Umę. Uma to jest, no to jest chyba człowiek, który generalnie wygląda jak jakiś Doppler, jak jakiś taki Lilliput, który jest bardzo zniekształcony i wychodzi na to, że to jest jakaś istota, która jest pod władaniem klątwy. To generalnie jest przeklęta istota, przeklęty człowiek. No i teraz musimy się dowiedzieć w ogóle, kim jest ta Uma, skąd ona się wzięła, dlaczego została przeklęta. No bo szukamy generalnie Ciri. Tak, szukamy Ciri. W ostatnim odcinku, moi drodzy, wiele się działo, wiele jakichś romansideł tutaj się wywiązało, no ale generalnie tutaj mamy główny wątek fabularny, znaleźć Ciri. No i zobaczymy, jak to się tutaj wszystko będzie rozwijało. Jesteśmy oczywiście w miejscu, w którym niegdyś żył, moi drodzy, Baron, Krwawy Baron, który niestety się powiesił. No i teraz jesteśmy w miejscu, w którym zauważyliśmy pierwszy raz w swoim życiu tego właśnie oto gościa, który się zwie Uma. Idziemy teraz, idziemy. Może nam da po prostu pogadać z tym Umą, z tą Umą, nie wiem, czy to facet, czy to babka. Zobaczymy. Mam sprawę. No. Przychodzę zabrać Umę. Chyba chciałeś powiedzieć, że przychodzisz prosić o zgodę, żeby go zabrać. Teraz ja tu rządzę, więc... Nie będę o nic prosić. Oznajmiam. Możesz spróbować mi przeszkodzić. Będzie grubo. Ale wtedy twoje światłe rządy skończą się przedwcześnie. Myślisz, że się ciebie boję? Powinieneś. Dobra. Nie będę przelewać krwi z powodu jakiegoś ułomka. Idź do stajennego. Wyda ci go. I szerokiej drogi. Pięknie dziękuję. Dobra, wykonaliśmy pierwszą część zadania. Generalnie bardzo prosto tutaj było poprosić go. Już myślałem, że będziemy się bili. No ale generalnie co? Bilibyśmy się z sierżantem. To musielibyśmy wybić oczywiście tutaj całe towarzystwo. Stajenny. Hello. Nie ma takiej... Sierżant Ardal zezwolił. A przywieziecie go z powrotem? Nudno bez niego będzie. O kurde, zżyli się z nim. Znajdźcie sobie inne rozrywki. Nie wiem, nałapcie żab i nawsadzajcie im słomek do życi. A co, wiedźminy tak się bawią? Nie chcesz, żebym ci pokazał, jak się bawią. Otwieraj drzwi. Już. Mi się tak podoba, jak po prostu tutaj Wiedźmin zmienia ten głos. Od razu wiadomo, o co chodzi. O, Uma. Cześć, mały. Najpiękniejszy człowiek świata. To jest płotka. Zawiezie nas do Kermoren. No, chodź. No to, moi drodzy, rozwiązaliśmy chyba pewną zagadkę. Pewnego czasu był taki trailer, w którym to ludzie, że tak powiem, rozkładali na czynniki pierwsze pewne elementy tego trailera. I w nim był taki moment, kiedy to Wiedźmin wjeżdżał wraz z wojskami, chyba nie w jakimiś tam wojskami, i na przedzie zauważyli na stopklatce, że taka dziwna mała postać siedziała przed Wiedźminem. I to mi się kojarzy właśnie, że on właśnie jechał z nim. No to już tutaj mamy rozwiązaną sprawę.
Zdaje się, że mamy gości. Nilfgaardzki koń bojowy. Czego chcecie? Cesarz jest z ciebie niezadowolony. To powinien poprosić o pomoc kogoś innego. Cesarz nie będzie prosił. Ani ciebie, ani nikogo innego. Jedziesz z nami do Wyzimy. Jesteś pewien? Nawet nie próbuj. Dobra, prowadź. No i to jest właśnie chyba ten moment. Tak, dokładnie. Tak, to jest ten moment. Tak mi się właśnie kojarzyło. Och, no to moi drodzy. Teraz będziemy chyba właśnie w tym, ten load screen pokazywał komnatę, w której to się chyba zaraz znajdziemy. O ile się nie mylę. A trzecia armia weźmie Banglen od zachodu. Za pozwoleniem, wasza wysokość. Wywiad donosi, że załoga Banglean składa się głównie z najemników. Przekupstwo? Obędzie się bez strat w ludziach. I szybciej. Wydaj stosowne rozkazy, a potem wypływaj. Niezwłocznie. No przyszła Jen. Zobaczymy. Wasza cesarska mość, Yennefer. Nie ściągnąłem cię tu, żeby wymieniać grzeczności. Złóż meldunek. Jak wasza wysokość sobie życzy. Jak wasza wysokość sobie życzy. Ten człowiek jest kluczem do odnalezienia Ciri. Daję ci 3 świeże tropy. Oferuję pomoc wywiadu i nadwornej czarodziejki. A ty zamiast córki przywozisz mi jakąś pokrakę? Lepiej dla ciebie, żeby to nie był koniec raportu. Słuchaj, szukam igły w stogu siana i to igły, która w dowolnym momencie potrafi się... To trudne, tak, zdaję sobie sprawę. I co z tego? Posłuchaj, rządzę największym państwem, jakie widział świat. Prowadzę wojnę z północą, dowodząc dziesiątkami tysięcy żołnierzy i w domu z korporacjami i szlachtą, które chcą wysadzić mnie z tronu. Więc nie żal się, że coś jest trudne, bo nie robi to na mnie wrażenia. No właśnie. I teraz jak mu to powiemy, to pewnie się zdenerwuje. Zobaczmy. Ta pokraka może być twoją córką. Ciało Umy jest wytworem klątwy i kogoś w sobie skrywa. Umiesz odczynić to zaklęcie? Cóż, zrobiłam już szeroką kwerendę. Ale musiałabym znać formułę, której użyto, a to... Wafeil Elaine Kedmilfoli. Gledivdorn Eptenaid. Bundro Itne Iahus. Wiem od Jaskra. Ciri z nim o tym rozmawiała. Chociaż raz mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Yennefer, ponawiam pytanie. Tak. Chyba. Ale muszę... Szczegóły mnie nie interesują. Geralt. Wiele nie zdziałałeś, ale i tak więcej niż nieudacznicy z mojego wywiadu. Oto pół umówionej nagrody. Drugie pół dostaniesz, kiedy przyprowadzisz mi Ciri. No to kurde, grubą kasę powinien dostać. 2000, zobaczcie. Nie mam zamiaru jej tu przywozić. Niech tak będzie. Dobra, nie będziemy go na razie tutaj... Czekajcie zresztą, czy ja mam ją tutaj przywieźć? No dobra, niech tak będzie. Niech tak będzie. Audiencję uważam za skończoną. Żegnam. No i co teraz zrobić z tą pokraką? No dobrze. To jak możemy odczynić klątwę Umy? Musimy zabrać go do Kaer Morhen. A i Geralt.
Wybacz, ale nie dam rady cię przenieść z umą i płotką, więc... Nie ma sprawy, pojadę konno. Nigdy nie lubiłem teleportów. Uważaj na siebie. Zaczekaj. Proszę. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała. O! Racja. Jadę. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał Umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków, do wiedźmińskiej twierdzy Kaer Morhen. O, i teraz się będzie działo, moi drodzy. Ale to by było zbyt oczywiste, jeśli to by była Ciri. No, zobaczymy, czy to taka prawda będzie. No, zapowiada się taki odcinek bardzo, że tak powiem, kinowy. Czyli tutaj sobie raczej nie powalczymy. Dużo sobie pooglądacie i posłuchacie. O! Chyba się pośpieszyłem. Widłogony pod samym zamkiem? Chłopaki sobie odpuścili. No może. Trochę taki nasz ogrodzieniec, nie? Trochę. Niesie. Długo cię tu nie było. Za długo. Wujku Wesemirze, zobacz co mam. Jak podróż? Poza tym, że przeleciał mi nad głową widłogon? No spokojnie, tylko pasażer się wiercił. No właśnie, niech nam się przyjrze. Liczne deformacje oczy, uszy, nozdrza. Zajęcza warga. A czy... A już, już, spokojnie. Cholera, Yennefer miała rację. Piękny to on nie jest. Yen już jest? Yen już jest? Jest, a jakże. Oho, pokłóciliście się. Geralt, ja rozumiem, że to kobieta... No... Jak to się teraz mówi, wyemancypowana. Ale czy maniery jej nie obowiązują? Teleportowała się i żadnego witajcie, tylko od razu będziemy odczyniać klątwę. Trzeba zrobić to i to. Eskel, Lambert, ruchy. A potem poszła do komnaty gościnnej i wywaliła łóżko na dziedziniec. To było dobre łóżko. Dobre łóżko. To samo jej powiedziałem. Solidny, kama puchowy materac. Triss zawsze mówiła, że... A, pewnie o to poszło. Pewnie tak. Albo naprawdę nie lubi dębowych mebli. No, nie wiem, ale... Co planuje Yen? Dobra historia. Też bym chciał wiedzieć. Jak to, nie wytłumaczyła wam? Powiedziała, czego potrzebuje do odczynienia klątwy. Ale jak chce to zrobić, już nie. Mimo próśb. Podejrzane. Podejrzane. Cieszę się, że to dostrzegasz. No dobra, to gdzie są wszyscy? Eskel poluje na widłogony. I tak trzeba je wytępić, nim się namnożą. A że Yennefer chce z nich destylować jakieś składniki, jak tu mówią, dwie pieczenie na jednym ogniu. Lambert jest jeszcze w zamku. Zbiera się w góry, żeby napełnić filakterium energią żywiołów. A Yen? Rozkłada megaskop. Chciała mnie zagonić do pomocy, miałem biegać z jakimś pikającym ustrojstwem, szukać czegoś. Ale za stary jestem na takie głupoty. Pójdę się z nią przywitać. Dobrze. Tylko nie spodziewaj się, że ci się rzuci na szyję. Hmm.
Dobra, moi drodzy, jesteśmy. I teraz musimy oczywiście kontynuować. Gdzie my idziemy? Czekaj, czemu my tędy? Odnajdź Ezekiela, pomóż mi w polowaniu widłogona. Aha! Czyli generalnie musimy tutaj trzy rzeczy zrobić. Ech. Dobra, gdzie on jest, ten frajer? Nie śladę Eskela. Nikt inny ostatnio nie wyjeżdżał z zamku. To musimy, kurde, na tego widłogłona, czy jak on się tam nazywa. Bardzo ładnie to wygląda tutaj wszystko. Dawaj, płotka. Jest on gdzieś? Nie ma go. Czekaj, musimy sprawdzić. A, bo kurczę, tak to jest. Nie mogę jechać na tym. Nie mogę jechać na płotce, no bo zaraz stracę tutaj ślady konia. No widzicie, bym poszedł drogą, a tu się okazuje, że on gdzieś tutaj jest. Okej. Co to jest fajnego? Surowe mięso? Ej, no, gdzie? No oczywiście, że tutaj muszą być potwory. Czekajcie, gdzie są ślady? Zgubiłem niestety ślady. Aha, tutaj w górę. Mamy tutaj płotkę. Nie, to nie jest płotka, to nie jest nasz koń. Jak on się nazywa? No właśnie. Wojsiłek. Piękne zwierzę. Eskel rozbił obóz. Chyba zakładał, że długo go nie będzie. Dobra, dostaliśmy coś. Okej, zapiszemy sobie. Ślady stóp i kozich kopyt, ciekawe. Kamienie i ślad się urywa, świetnie. Może pokieruje się węchem. Skela nie wyczuje, za to ta koza. Tylko trzeba czekać, co mi pachnie. Dobra. Biegniemy, moi drodzy. Teraz tak, musimy sprawdzić... Aha! Oleje olejami. Dobra, ja nie będę się teraz uczył, jak się tutaj robi te oleje. Mamy miecz. Tego miecza użyjemy, bo to jest bardzo dobry miecz. Bo to był dobry miecz. To było dobre łóżko. Tak jak mówisz. Tu mamy pancerzyk jakiś fajny całkiem. Jak wygląda z tym pancerzykiem? Plus 20 odporności. Widzę, że ten pancerzyk będzie lepszy dużo. No i pozostałe rzeczy, no to taki standard. Dobra, ja na razie nie będę żadnego oleju tutaj dawał. Musimy którędy iść. Popieprzyło mi się coś. Tutaj, kawałki tędy. Kawałki obłupanej kory. Wygląda na to, że koza Eskela ocierała się o to drzewo. Wow, Tony Hawk! Ale cabi. A żeby widło... Jak? Widłogona, widłogon. O! Tutaj jest zapach. To mi się podoba właśnie, jak za tym zapachem się idzie. No proszę. Ślady Eskela. Miałem nosa. No i gdzieś tu jest dzwoneczek. Przywiązała. Zobaczmy tą kozę. To miała być przynęta na widłogona, ale widzę, że na wiedźminów też działa. A żeby widłogona zwabić, do palika kozę powrozem przywiąż i wśród listowia czem prędzej skryj się. Bestiariusz brata Adalberta, strona 82. Widzę, że pamięć wciąż dobra, mimo lat. Masz tyle lat, co ja, cwaniaku. Tylko ta siwizna postarza. Dobrze cię wreszcie widzieć. No i mamy naszego ziombla.
No i teraz zobaczymy, czy razem będziemy. Jen nie daje. No właśnie. Jen nie daje wam się nudzić, co? Mhm. Jeszcze nie wylazła z teleportu i już wydawała rozkazy. A jak próbowałem coś wtrącić, to... Damom się nie przerywa. Dokładnie. Czasem się cieszę, że przez tę moją gębę romansa mam z głowy. Nie wyglądasz tak źle, ziomek. Nie wyglądasz aż tak źle. Geralt, proszę cię, nie pierdol. Cii, słyszałeś? Leci. Dobra, musimy powalczyć z nim. Zobaczymy. Aha, czekajcie, czy ja zaraz ten olej zdobędę? Moment, bo... gdzie jest ten olej? To jest właśnie ten. Dobra. Bo kto jest generalnie przeciwko drakonoinom? No, to jest smokowaty, nie? Przeciwko smokowatym generalnie, no. To będzie dziwna walka. Dobra. Byle on mi nie odleciał, bo ja chyba kuszy nie mam naładowanej. No i teraz jest dupa. Mam kuszę? Jak to wygląda z tymi boltami? Mam bolty jakieś? Czekajcie, nie. Bełt, to jest kusza, bełt, to jest bełt. Kurde, albo to są te bełty do tego. Nie wiem teraz. Aha, bo ja kuszy nie mam wyciągniętej, dobra, przepraszam. Więc teraz generalnie muszę... Okej. Dobra. Nie, no jest kusza, tak? Dobrze mówię. I bełty tu są podstawowe. I teraz jest okej. Gdzie on jest? Co on mi? Uciekł? Ech, fuck. Nie znoszę, jak to robią gadziska paskudne. Mógłby nam już oszczędzić zachodu i dać się zasiec. Mocno krwawi. I to z jakiejś tętnicy, bo jucha jasna. Daleko już nie zaleci. Nie bałeś się zostawić konia tam na dole? Widłogon mógł zapalować i na niego. Tam. Wojsiłek to koń bojowy pełnej kedweńskiej krwi. Dałby radę. Mówiłem ci sprawę? Właśnie. Nie. Chyba nie. Raz uratowałem takiego rycerzyka. Wiesz, las, noc, wilki. Taki tam standard. Powiedziałem, dasz co w domu zastanie. Tu wylądował. I to niezbyt zgrabnie. Patrz na te ślady. Chyba złamał skrzydło. Idą se łowiecki, idą se pyrcią. Juchasa nie widno i no dzwonki zbercą. Co to za piosenka? Co on tak śpiewał? Laska. Akurat do wspinaczki. Matka mi śpiewała. Pamiętasz ją? Tylko tę głupią przyśpiewkę, nic więcej. O, tutaj. Wygląda na to, że zjał do leża. I dobrze. Stąd już nie ucieknie. Co tu jest? Tędy. Tędy. Ja nic nie widzę. Tu coś jest. Kawałek drewna. Super skarb. 2/10. O, gdzie jest? Jest, kurde, frajer. No i gin. Zobaczymy, co on tam w sobie ma. Zbierz płynu rdzeniowego i zbierajmy się stąd. Dni z tyłu, tuż pod czaszką. Co ty nie powiesz? Co ty nie powiesz? Chcesz mi jeszcze pokazać, którą stroną noża mam ciąć? Tą ostrą. No pośpiesz się. Kurde.
Wracamy, moi drodzy. A jeszcze bym sobie tutaj pozbierał, co tam ma ten widłogon. Wszystko ok. Dobra, spadamy stąd. Spadamy stąd, bam. No i lecimy generalnie do Kaer Morhen, do naszej wiedźmińskiej twierdzy, moi kochani. Ostatnio pisaliście też tak, jeszcze tutaj w ogóle odchodząc od tej całej historii wiedźmińskiej, aby robić jednak dłuższe odcinki, że wam się podobają takie po 30-40 minut. No to ja wam mówię, zobaczymy, no. Zobaczymy, jak to będzie, no. To generalnie nie... Ja nie patrzę bezpośrednio na czas podczas nagrywania. Bardziej zwracam uwagę na to, czy dane zadanie się zaraz skończy, czy nie. Prawie nigdy jeszcze nie przerwałem odcinka w środku zadania. Generalnie dążę do tego, żeby zawsze przynajmniej jakąś część zadania zakończyć. Kto jest szybszy, Wojsiłek czy Płotka? No i kto jest lepszym jeźdźcem? No dobra. Wyzwanie i tak nic nie tracę, żadne, bo prześcignąłbym cię nawet na kulawej świni. Ale czemu nie? Sam jesteś kulawa świnia. Kto pierwszy w Kaer Morhen, ten lepszy. No i okej. Dobra, no. Co to za wyzwanie? Z takim szpetnym ryjem, gościu, to ty możesz startować, wiesz co, do wyścigu chyba kanałami. Patrzcie, jaki skok zrobię płotką. Albo nie, nie zrobię jednak takiego skoku. Ale płotka to jest po prostu tutaj koń rajdowy. Ja na płotce to bym na Paryż-Dakar mógł tutaj bez problemu startować. No, dałoby radę. Dałaby radę, naprawdę. O, już jesteśmy blisko. No prawie, że na jednym sprincie to przelecimy. No, 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 już, już. Tak mi teraz mówi, żebym zwolnił. Ej, on mnie kurde tutaj chce. Co za frajerzyna. No nie, uciekaj ode mnie. Okej. Chyba się nie da przegrać tych wyścigów. Chyba się zawsze wygrywa. Tak sobie myślę. To jest tak chyba oskryptowane, że on dopóki nie pojedziemy prędzej, to on nas nie wyprzedzi. No wreszcie. Długo kazałeś na siebie czekać. Siodło mi się zsuwało. Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Sam jesteś baletnica, ale taka, co cholernie dobrze jeździ konno. Należy ci się jakaś nagroda. Daj spokój. A w sumie jestem ciekaw, co on mi da. Skoro nalegasz. Trzymaj, niech ci służy. Co mi dał? O, dostaliśmy 200. Jeszcze buty dostałem. Ej, to warto było wskazać ten op... Zaczekajcie, buty... O kurde, świetne buty dostałem. Ale będziemy musieli wywalić jakieś kierpce tu w ogóle. Kurde, ile tych butów tu mamy. Pierdoły same. No, ja wam powiem, jest lipa. No dobra, to użyjemy sobie tych narzędzi. Może do naprawienia. Żeby one nie zajmowały nam tutaj mistrzowskie, płatnerskie. Nie, no dobra, anulujemy. Okej. Co teraz musimy zrobić? Pomóż Yennefer w naprawieniu megaskopu. Porozmawiaj z Lambertem o wyprawie do kręgu żywiołów. Dobra. No to co? Pomożemy Yennefer w naprawieniu megaskopu? Ja myślę, że to... Aha, dobra, zakończyło się zadanie. Dobra, moi drodzy, no to zakończyła się pewna część i teraz co? Zapraszam was do następnego odcinka, bo mamy taki 30-minutowy materiał, myślę, że wystarczy, a tak podejrzewam, że jednak pomoc w naprawieniu megaskopu będzie chyba długa. Nie chcę was tutaj dzisiaj zanudzać, więc może generalnie zostawimy sobie to na kolejny odcinek, który będzie pewnie tym odcinkiem, w którym już będziemy w końcu skorzystać z tego megaskopu. Tak bym to widział. No, chyba tak to będzie działało. Bo jeszcze Yen pewnie będzie potrzebowała jakichś składników chemicznych i tak to bywa. Jeszcze tutaj zobaczcie, że ja w ogóle błądzę. Pewnie muszę odnaleźć właściwe miejsce. Będę musiał tutaj jakoś wejść. Użyć trochę tutaj moich skilli parkurowych. Albo po prostu przejść tędy. No, jednak parkurowych skilli. Dobra. Także trzymajcie się wszyscy.
Na razie chodzę do następnego odcinka. Cześć.